Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Hand of Fate 2. Nie poddajemy się, spróbujemy jeszcze tutaj trochę powalczyć na tym terenie. Nie rozbijamy też obozu, bo mamy bardzo mało jedzenia, a życia mam też bardzo mało. Jeżeli nie uda nam się przejść, to i tak początek był kiepski, jak widzieliście, więc może uda nam się to jakoś nadrobić. Yet inattention leads to disaster. Not every inch of the wilderness is peaceful. No właśnie, ale miałem nadzieję, że może jakoś uda się coś z tym zrobić. Zdradzieckie pustkowia. Trafiamy na nie. Podczas pokonywania bezpiecznej skalnej ściany ześlizgujesz się stopa i tracisz równowagę. Chociaż wychodzisz z tego bez większego szwanku, tego samego nie można powiedzieć o twoich racjach żywnościowych, które amortyzują twój upadek, naprawdę. Can you reach the end of this challenge before you starve to death? Time will tell. No właśnie, też mi się wydaje, że coraz gorzej jest. No ale dajemy radę. Mam nadzieję, że się nie poddamy. Okej, mamy wędrownego kartografa. Czyli wędrowny kartograf pracujący nad pierwszą pełną mapą starstwa zapłaci złotem za informację od obszarów napotkanych. Jasne. Czyli im więcej... znamy kartografa. Czyli im więcej damy mu możliwości tutaj... Znaczy im więcej odkryjemy tych pól, to tym więcej, to jest większa szansa na nagrodę od niego, nie? No właśnie, ale to na razie musimy jakby... przeżyć. Jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli nie będziemy mieli jedzenia. Okej, czyli pustkowe są spokojne, tak? Pustkowe są ci przyjazne, a łupy obfite. W korycie rzeki znajdujesz kilka zgubionych monet. No, fajnie, że monety, ale nie mam teraz żarcia. I co się stanie, jak nie mam żarcia? Czy to już jest endgame, czy po prostu nie regeneruję sobie zdrowia? There is little I can say that will stop an adventurer pilfering ancient artifacts. No dobra, mamy Berserkera z mrozem, ale właśnie mróz, Berserker... Berserk, przepraszam, relikt w świątyni, bo to jest pierwszy relikt, do którego dochodzimy. Wioska Durnich nie wyróżnia się niczym szczególnym poza niewielką, niemal zapomnianą świątynią. W niej znajdujesz kolejny relikt, który spoczywa na zakorzonym ołtarzu. Witacie, staruszka. Widzę, że interesujecie nasz relikt. Miejscowe legendy mówią, że pewnego dnia przyjdzie po niego wielki bohater. Do tego momentu pozostaje pod naszą opieką. Jesteśmy bohaterem. My jesteśmy tym bohaterem. Oczywiście. Kobieta odzywa się kpiąco. Nie jesteś bohaterem, na którego czekaliśmy. Wyczuwam jednak w tobie wielkość oraz iskrę szlachetności. Wróć do nas, kiedy twoja dusza rozbłyśnie mocnym blaskiem. 15 punktów sławy i uda nam się tutaj zdobyć ten relikt, albo możemy go odebrać siłą. Dobrze. Wrócimy tutaj. Nie będziemy na razie odbierać tego siłą. Wrócimy za chwilę. Nie wiadomo, ile jeszcze pożyjemy. A widzicie, bez pożywienia tracimy 10 HP. Every fresh encounter will cause you damage. Tread carefully. No właśnie, czyli tak może się okazać, że umrzemy z głodu. Ale mamy targowisko. Dobra, no to znowu ten złodziej, tak? Zabrał mi 5 złota i teraz z tym ucieka, tak? No dobra, wielki sukces i sukces. Nie mam pojęcia, wybieram pierwszą. Jest sukces, ale nie jest to wielki sukces niestety, więc znowu nie zdobędę, kurczę, jego żetonu. Bo tego byśmy go zdobyli, gdybym trafił na wielki sukces. Więc rzeczywiście nie jest prosto trafić do niego. Znaczy, trafić go. Cały czas będziemy tracić 10 punktów zdrowia. Łupy są obfite na tych pustkowiach. Napełniają się spokojem, dodają sił. 25 życia, okej. No to trochę wydłużyło to nasze życie, ale mimo wszystko zobaczcie... Dalej średnio z życiem. Niebezpieczne pustkowia. Okej. Mnóstwo... No tak, czyli... Zaleca się używanie smężnego rodzaju... Jednoręczne wyposażenie może zmienić w ekwipunku. No niestety problem jest taki, że mam tylko i wyłącznie... jak widzicie, te podwójne ostrza. Mamy tu draperów i mamy oczywiście tych ziomków. Możemy sprawdzić blok. Okej. Przełamać umiejętność. Obrana. Obrona wróg otrzymuje 3 punkty obrażeń mniej. Cesarstwo. Wrogowie są z frakcji Cesarstwo. Tak, czyli widzicie, to są ci, którzy mają bloki, a tu mamy jeszcze traperów z mrozu. I oni mają, ludzie północy, tak, są wrażliwi na ogień, ale nie mam na razie nic ognistego. Także nie pozostaje mi cię na jak walczyć z nimi. Pytanie tylko brzmi, jak długo pożyję? To chyba jest nowy przeciwnik, bo teraz mi go jakoś pod... Walczyliśmy już z nim, ale teraz mi teraz tak naprawdę gra opisuje ich, czyli stróż, pochodzący z niesień społecznych, piastują stanowisko dające im pełną władzę. Stróże mogą blokować ciosy, znacznie zmniejszając odnoszone obrażenia. Użyj uderzenia, aby móc zadawać mu obrażenia. Czyli będziemy musieli zrobić dokładnie to samo, co wtedy. Jak pamiętacie? Dobra, czy ja pamiętam, jak się grało. Przecież zrobiłem unik. To chyba jednak go nie zrobiłem. A, no jasne, bo oczywiście nie ten przycisk.
Coś mi się wydaje, że tak średnio. Oczywiście. No to powiem szczerze, że chyba nie pogramy sobie zbyt długo, bo nie jestem w stanie natripostować dobrze, jak widzicie zresztą. Dobra, muszę po prostu pamiętać, że A to unik, a nie B, jak myślałem na początku, bo oczywiście mi się to znowu pomyliło z... nie z tą grą, co trzeba. Dobra, udało mi się tutaj obronić. Ale cały czas muszę... jest o wiele trudniejszy pojedynek, bo cały czas muszę ich napieprzać, jak widzicie, w ten sposób. Zbijać ich obronę i dopiero wtedy... Dobra, udało mi się zrobić jakiś atak fajny. Ups, dobra, unik. Mamy 6 HP, czyli coś jednego mnie trafi i w sumie po mnie. Także coś czuję, że długo nie pogramy. Ale zobaczymy, może się uda. Uciekamy. Tak, żeby gdzieś z daleka atakować gościa. Dobra. O, riposta mi weszła. Aj! No i moi drodzy, niestety. Niestety. Tak się kończy. Zobaczymy wreszcie, co się skończy, jak giniemy. It has ended this, however. Moi drodzy, pierwsza porażka. Teoretycznie niewiele tracimy, jeżeli nawet się nie uda. Po prostu wracamy do punktu wyjścia, czyli musimy całą planszę od początku próbować, więc spróbujemy oczywiście raz jeszcze, też z cesarzem. Ale wydaje mi się, że będziemy musieli przede wszystkim zmienić zapasy. Zamiast miecza żołnierza weźmiemy sobie... Nie chcemy tego, chcemy pożywienie, bo pożywienie się przyda przede wszystkim. No, ale w sumie bez broni jednoręcznej też bardzo ciężko będzie nam się przedzierać przez to, bo dostaniemy broń dwuręczną, jak dobrze wiecie. Także, no właśnie. Mamy tutaj tylko i wyłącznie jedną broń jednoręczną i jeszcze ten młot, wiecie co? Ja bym sobie tutaj jednak coś zmienił. Zamiast brać ten gniew Chrety, ja sobie wezmę zimową zgubę, bo to jest kolejna broń jednoręczna. To zdecydowanie powinno zwiększyć też szansę na to, że to się jakoś wylosuje, bo zobaczcie, że z broni mamy tylko jednoręczne tutaj, okej. Okay. Bardzo dobrze, tak chyba zostawimy. Zapasy wybrane, spotkania zostają takie, jakie były. Towarzysz też nam zostaje, chociaż tutaj nie wiem, czy bardziej nie przydałoby się jednak wzięcie za towarzysza naszego tam, jak on się nazywał? Malaklipsa? Możliwe, ale próbujemy dokładnie z tym samym układem. Zobaczymy, czy uda nam się dłużej pożyć. No teraz zaczynamy z większą liczbą pożywienia, tak? Otrzymuję standardowo znowu te ostrza pod żynacza gardeł. Tak? Mam je ze sobą. I znowu mamy ten plac. Aha, okej, dobra. Czyli wracamy z portem na mapę. Na pustkowiach. Twoje miejsce kierujecie na tereny, okej. 4 relikty mam znaleźć i bezpiecznie odprowadzić do cesarstwa. 2 te relikty podróżyły, jeden jest w miejscu. Ale teraz zobaczmy nasz ekwipunek. No mamy te ostrza. Nie mamy żadnego znowu pojedynczego miecza. Co w pojedynku z ludźmi północy będzie naprawdę kiepskie. Więc no właśnie, ale wziąłem teraz pożywienie, tak? Wziąłem pożywienie, żeby mieć większą szansę na to, żeby przeżyć. I zobaczmy. Zdradzieckie pustkowia. Z ciernistego krzaka zrywa soczyste dzikie jagody. Świadomość, że soturujące przychodzi o wiele za późno. Super. 10 życia na dzień dobry. Okej, okay, no ale wiadomo, że za pożywieniem. Klan Świetlika. Kolbjorn wraca do swojej wioski i bierze udział w... Mozolnicy, dorocznym wydarzeniu, w czasie którego ludzie północy porządkują mogiły i oddają cześć swoim przodkom. No i niestety muszę mu odmówić, ponieważ nie mam ani jednego błogosławieństwa. Ale teraz już wiemy, że ważne jest w misji z klanu Świetlika mieć błogosławieństwo. Muszę mu niestety odmówić. Wolę zachować swoje błogosławieństwa? Nie, ja po prostu ich nie mam. Ale będziemy mogli wrócić, bo chyba jest aktywna. Mi się wydaje, że chyba jest ta cały czas mapka aktywna. Karta. Purity, will, creative force and power. A moment of inattention and it becomes pure destruction. Czyli znowu mam płonący budynek, tak? To tym razem może uda się go ogarnąć. Dobra, co możemy zrobić? Stawczo ożywiło samodzielnie. Niech Kolbjorn spieszy na ratunek. Wiecie co? Niech to będzie jednak Kolbjorn. I teraz będzie pewnie ta ruletka, tak? O właśnie, dobra. Widzę sukces. Aj! Ach, szlak! Za późno kliknąłem. Wtedy mi się udało, teraz mi się nie udało. Okej, tracę Kolbjorna na 3 kolejki. Średnio. Chyba dostrzegasz postacie wychodzące z kłębu dymów. Czy wszyscy zostali celeni przez smiałka, którego zwał Kolbjorn? Aha! To mam jeszcze szansę tutaj trafić na 3... Na 3. Trafimy? Na 3 trud? Tak! Okej. To już wiem, gdzie jest ten punkt, w którym muszę zatrzymywać.
Cała rodzina, kobiety bezpieczna. Mieszkańcy ruszają na pomoc rodzinie. Dziękuję za twoją śmiałość, dzięki tobie moja rodzina żyje. W ogóle, że było ciekawe, to Colbjorn chyba rzeczywiście odniósł jakieś tam obrażenia, ale dalej mogliśmy ratować ludzi, nie? Zdobywam 10 aż sławy, zobaczcie, to mocno sławę mi podbiło, co jest bardzo istotne. Choć nasz dobytek został zniszczony, nigdy nie będziemy mogli ci się odpłacić, wiedz, że póki żyjemy, będziemy tutaj sławni, będziemy tutaj sławić twoje czyny. O. Czyli musimy nam się udać i musimy uratować wszystkich, żeby zdobyć ten żeton. Tak? Rozległe pustkowia, obfite łupy. Dobra, 15 życie, co nie było potrzebne w sumie, no ale dostałem. Rozległe pustkowia po raz kolejny. Znajduje się na razie trochę porzuconych rzeczy. Nie wiesz, czy znalazłeś te przypadkowe, czy może ktoś kiedyś poniósł tu śmierć. O, wyposażenie jakieś dostajemy. Zbroja obżarstwa. Potrzebuję 12 sławy, no i tak ją biorę. Czyli otrzymasz plus 1 pożywienie za każdą otrzymaną kartę. No właśnie, więcej pożywienia. Gdy masz 20 plus pożywienia, to jeszcze większa obrona. No dobra. To się może przydać. To potrzebowaliśmy chyba 14, tak? Do tego reliktu w świątyni. 14 sławy z tego, co pamiętam, tak? 15 sławy, przepraszam, dobra. No to na razie będziemy tego odbierać siłą. Postarajmy się przejść gdzie indziej. Stradzieckie pustkowe, widzicie, tego jest naprawdę mnóstwo. No, dzikie jagody, czyli tracę znowu życie, dobra, to nieprzyjemne. Ale mam znowu dwa pożywienia. Tylko i wyłącznie. Stradzieckie pustkowe po raz kolejny. Podczas pokonywania bezpiecznej skalnej ściany... A, no, zdecyduje, ślizguje mu się stopa i oczy... Co? Tracę 3 pożywienia... Świetnie. Złodziej z targowiska po raz kolejny. No dobra, moi drodzy, czy uda nam się znowu wybrać... Co? 20 złota nam kradnie? To menda. Potrzebujemy wielki sukces albo sukces. Chyba wydaje mi się, że znowu jest pierwszy. Szlak! To teraz nas zupełnie okradł i nie mamy nic. Okradł nas całkowicie, nie mamy nic. O! I have little sense of trust for wandering merchants. True bargains are rarely found with those who are unwilling to wait around for their customers to test their wares. To rzeczywiście chyba Malaklipsa bardziej się przyda, bo być może z Malaklipsu damy radę wynegocjować lepszą cenę. Albo nie wiem, co da nam możliwość wynegocjowania lepszej ceny. 40 sztuk złota za relikt jest nam tu potrzebny. Ta trudna misja jest, żeby wam, powiem wam szczerze. Zagłuś odebraniem przedmiotu siłą. Pomimo groźby użycia przemocy, kupiec pozostaje wzruszony, uśmiecha się tylko i mówi, jeżeli działa się tak daleko od cywilizacji, trzeba się jakoś zabezpieczyć. Mężczyzna wydaje przeciągły gwizd. Aha! No to powiem szczerze, to dalej chyba nie jest... To nie był dobry wybór. Mamy złodzieje, mamy anarchistek, czyli oni tutaj chyba walą ogniem, tak? I do tego mamy jeszcze skrytobójców. O kurczę, z dystansu atakują. No dobra! Zmierzmy się z nimi, pewnie będzie tragedia w walce z nimi, no ale nie mam innego wyjścia, musimy z nimi walczyć. O, proszę bardzo. Te dwa miecze spadają teraz mi do ręki. Prezentacja broni. Tak jakby wcześniej jej nie było znowu. Ostrza podrzynacza gardę. Wspaniała para wyśmienitych ostrz dla najbardziej eleganckich dżentelmenów. Dobrze naostrzone, zadbane i zabójcze. I mnóstwo przeciwników. Oczywiście. Muszę sobie zmienić te klawisze, bo będą mi się zawsze mylić. A potem będę się jeszcze raz mylił, tak? Chciałem wziąć od niego moc, chyba wziąłem, mimo wszystko. Dobra. Tu ładnie zadaje obrażenia. A! Dobra. Kurczę. Dobra, udało się. O, to go można dobić. Dobra. Uciekaj! Kurde no. Chyba ktoś wymaga leczenia. Lewy bumper. Dobra, wracaj. Tego ubijmy. A jeszcze chciał we mnie. Kiedyki. No jak tutaj się. Znowu płonę. I znowu będę płonął. Kurczę! Powiem szczerze, nie jest tak łatwo. Powiem szczerze, naprawdę, 21 już HP mam. Coś wyszedłem z sprawy, powiem szczerze, bo naprawdę pojedynki są o wiele trudniejsze niż do tej pory były. Też mówisz, trochę uspokoił grę. Zakoło dwa razy i poczekał na ich ruch. Nacisnąłem Y wcześniej niż nad się pojawił zielony. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Jest strasznie.
jest strasznie. Nie wiem, jestem straszną lamą też w walce. Kompletnie nie radzę sobie z tą szybką bronią. Robię to za szybko, robię wszystko fatalnie. To już nawet bym powiedział, że wrócę sobie super lamy za te rzeczy, które tutaj robię. Nie wiem, jakoś dzisiaj chyba nie jest mój dzień na walkę. Pomijając fakt, że cały czas jestem ochrypnięty i cały czas walczę cały czas z gardłem, żeby sobie go naprawić, bo choroba cały czas stara mi się męczyć. Wiecie co? A może spróbujemy coś innego niż cesarza? Zostawmy sobie cesarza na inny moment. Spróbujmy sobie wziąć coś innego, że hierofanta. Dobrze, moi drodzy, hierofant. Spróbujmy sobie coś tutaj teraz dobrać. Znaczy, dobrałem sobie już takie spotkanie. Stara panna, bo tu mogę zdobyć za sobą m.in. złoto, bo w tym scenariuszu złoto będzie mi potrzebne. Płonący budynek. Klan Świetlika, bo znowu biorę ze sobą Kolbjorna. Kartograf, wieża strażnica, sława i hańba, pojedynek na moście i dar starszego. Takie są nasze specjalne tutaj wyzwania. I teraz wybierzemy sobie oręż. No dobra, wybrałem sobie broń oczyszczenia, wygaszacz, zimowa zguba, ostrze kardynała, bogobojne szaty, kredo berserka, barbuta granicznika i pierścień pożywienia. Tak, w ogóle to bardzo fajne jest to, że wygaszacz tutaj ma możliwość odporności na ogień, a wiem, że będziemy walczyć ze złodziejami. Więc warto by chyba sobie tutaj przygotować to. I chyba weźmiemy sobie rzeczywiście ten miecz żołnierzy, żeby próbować robić riposty, tak? Bo tu możemy sobie sprawdzić co i jak. Musimy po prostu... A, przeciwko ludziom północy. A tu chyba... A tutaj są, przepraszam, sami złodzieje. A topór wojownika? Przeciwko komu? Po prostu aktywuj umiejętność zdolność. A to jest ciężka. A, ciężka, nie jednoręczna. Łamacz pancerzy. Topór wojownika. No nie jest jednoręczna. Tak jak ta jest jednoręczna, czyli w sumie na dobrą sprawę mamy jednoręczną broń, ale tutaj ona się nam nie przyda, ponieważ zobaczcie sami, że mamy teraz coś, co tutaj jest. Gildia, uważaj, złodzieje nie znają słowa lojalność. Daj szczęściu szansę, czyli przygotuj się na grę w kości. I wynagrodzenie informacji też kosztują, zbierz złota, aby mieć na łapówki, tak? Czyli ważne to jest mieć posiadanie złota, a musimy co zrobić? Odkryć, który zabójca chce zamordować ojca Galfriego. Ale mogę wziąć dwa zapasy, widzę tutaj. Tu mogę wziąć dwa zapasy, czyli mogę rzeczywiście wziąć ten miecz żołnierza, nawet żeby po prostu był naszą podstawową bronią i wezmę też pożywienie. I wydaje mi się, że wystartujemy z tym, co teraz wybrałem, także jedźmy i sprawdźmy, jak wygląda teraz jeszcze misja Hierofanta. In better times it would have been my card here, the guardian of knowledge and the protector of the gates of life and death. Now Kallus sits that throne and miscreants assume the possession. I na dzień dobry. Już zachodzimy do gospody Mulberry, chociaż za domową Malaklipsy, nie? Ale mimo wszystko idziemy dalej z Kolbjornem. Za domową Malaklipsy, czym jest kilka morderstw wobec sprawy większej wagi, zasiadasz przeciwko wytwornie ubranego, no jest jak ktoś przetłumaczone, przywódcy gildii złodziei lub jednego z przywódców tej tajemniczej organizacji. Bierze łyk wina i odchyla się do tyłu, by dłużej rozkoszować się smakiem. Wydano na mnie wyrok śmierci! Ustalono nowego zabójcę i tak zaczyna się opowieść. Trzy noce do zabójstwa. Sądzę, że podejrzany znajduje się wśród moich ludzi. Skinieniem głowy wskazuje na brodatego mężczyznę, czerwonowłosą kobietę i mężczyznę o szarych oczach. Borden, Rowena i Grindan, trójka moich osobistych skrytobójców. Któryś z nich chce go zabić. Jestem przekonany, że to jedno z nich zostawiło mi tę notkę. Gdy zgaśnie płomień czerwonej świecy w trakcie ostatniego wieczoru w gospodzie Mulberry, fałszywy kapłan przebłaga swe grzechy. Wskazuje na czerwoną świecę w kominku. Zdaje się, że zabójca przedkłada teatralność nad dyskrecję. Znajdź dla mnie tego zabójcę, aby tego dokonać będziesz prawdopodobnie potrzebować złota. Za złoto złodzieje powiedzą wszystko. Mamy 0 z 19 wskazówek. Udaj się na spoczynek, zapytaj go kim dokładnie jest, poproszę więcej informacji o wszystkich po drodze. Kim dokładnie jesteś? Nazywają mnie ojcem Galfrim. To oczywiście nie jest moje prawdziwe imię, sprawuję pieczę nad finansami w tym regionie. Poproszę więcej Marcie o zabójcy. W gospodzie zostawiono mi liścik. Gdy zgaśnie płomień czerwonej świecy, ostatniego wieczoru, fałszywy kapłan przeboga swe grzechy. Czerwona świeca na kominku. No dobrze. A coś o Bordenie? Borden jest najstarszym z moich ludzi, to prosty, nerwowy człowiek, raczej nie jest na tyle odważny i sprytny, by mnie zamordować, chyba że przez ten czas ukrywał swoją prawdziwą naturę. Galfry twierdzi, że Borden pracował u niego bardzo długo. Mamy jedną ze wskazówek. Musisz chyba wlać w niego parę garnców miodu, by z tobą porozmawiał. Galfry twierdzi, że Bordenowi po pijaku rozwiązuje się język. Okej. Okay. Czyli Bordenowi trzeba postawić piwo. Co o Rowenie się dowiemy? Rowena jest moją skrytobójczynią, od kiedy objąłem to stanowisko bardzo dawno temu. Galfry twierdzi, że Rowena pracowała u niego bardzo długo. Galfry twierdzi, że Rowena służyła w trzecim legionie cesarstwa. Tak. Galfry twierdzi, że w zamian za pieniądze Rowena zawsze mówi prawdę. Czyli Rowenę kasą,
a tego drugiego na B trzeba przekupić piwem. A co dowiemy się o Grindanie? Grindan pracował u niego krótko. Grindan po pijaku często oskarża innych. Okej. Okay. Udaj się na spoczynek. Odprawia cię gestem dłoni, udaje się na spoczynek, zastanawiając się, jak Malaklipsie udało się cię na to namówić. Okej. Okay. No dobra, moi drodzy. Tak wygląda ten dziwny quest. Trzy noce do zabójstwa, tak? Mamy trzy noce na to, żeby ogarnąć, co się tu dzieje. Mamy sklep z zapasami. Możemy kupić wyposażenie albo jedzenie. Nie wiem, czy wyposażenie kupimy za tak małą gotówkę. Mam pierścień pożywienia. Co on robi? O, przynajmniej odrzuć dowolną kartę niebędącą kartą typu zdobyć pożywienie albo otrzymać pożywienie. Jednocześnie można założyć dowolną liczbę przedmiotu pierścienia. Okej. Okay. Nic nie kupimy, bo nas nie stać. No na razie nie jesteśmy w stanie nic kupić. Jedzenia też na razie nie chcemy kupować, bo mamy go, tak? Wybaczcie, ale naprawdę mój głos trochę jeszcze siada i będę trochę chrypiał i w ogóle, poza tym to nie jest dobra gra na nagrywanie teraz, biorąc pod uwagę, że gardło mnie boli, a to jest dużo czytania, więc musicie mi to wybaczyć w tym odcinku. Mam nadzieję, że na następny będzie już okej. Okay. Mamy pojedynek na moście. Ktoś jest na tym moście, do którego dobijamy. Aha! Zaraza! Konstrukcja z mostu została uszkodzona. Okej, okay, przy odrobinie szczęścia może ci się uda czymś rzucić i zwalić jedną z podpór, przez co most się zawali. A kogo my tu mamy w ogóle? Muszkiet? Stal. Proszę bardzo, z dystansu. Mają tarczę, cesarstwo i walą z dystansu, a zaraza, no to zaraza, tak? Życie jest niskie, może dodać efektu manewr kończący. Dobra, autoleczenie. Możesz sobie sam wyleczyć życie. Skubany. Czy co, będziesz rzut kośćmi, czy co? Zaryzykujesz rzut kość którymś ze swoich przedmiotów, czy ruszysz na oślep do walki? Rzuć kamieniem. Szybko rozgląda się dookoła i bierzesz ciężki kamień. Co to? O kurde! Co to jest? Ha, ale co ja mam zrobić? Mam trafić między nimi? To jest dobre, czy to jest złe? Słabo. You must harness your will and find the quiet stillness inside you. No to ciekawe. Wydaje mi się, że może trzeba było trafić albo w ten szary punkt, albo w czerwony punkt. Może bardziej w szary. Niestety kamień wpada do kanionu, ostrzegając nieprzyjaciół. Przeciw cesarstwu zaleca się używania stanowiącego broń ciężka. Tak jakby niestety nie mam broni ciężkiej, więc jestem kompletnie nieprzygotowana na dzisiejsze pojedynki. Zawsze mam najgorszą możliwą broń. Ale widzimy, że poziom trudności się podniósł. Pierwsze scenariusze, zobaczcie, jak szły dość sprawnie, a teraz wszędzie jakiś problem. Tylko rzeczywiście z tego wynika, że warto byłoby wziąć, co przebija jednak ich tarczę. Czyli, ale to mamy, wiecie, taki specjalny event, nie? Normalnie to... A to ciekawe, że zaraza razem z muszkieterami się ubije, razem po jednej stronie. Zabójczo groźny z większej odległości. Wręcz najlepsi muszkieterowie stosują mocne ataki, przeżyć, broń się za... tarczy albo unikaj strzałów. Dobrze, spróbujmy zatem. Dobra, odbiłem pocisk. Dobra. Wykończmy tę zarazę. Czekajcie, musimy tego dobić. O właśnie, dobra, i bum. Pięknie. Dobra, zróbmy może jednak, pójdźmy do tych muszkieterów. Oni nie mają żadnej tarczy, widzę. Dobra, odbiłem pocisk. Na razie stracimy jeszcze jednego HP, może trochę lepiej mi idzie teraz. I specjalna moc. Dobra, jednego muszkietera nie ma. Podnoś się. Dobra, odbiłem pocisk. Bardzo dobrze. On teraz wszystkich... O właśnie, bardzo dobrze. Możemy teraz go wykończyć. Do widzenia. A tego możemy napieprzać, bo jest ogłuszony, więc... Aj, teraz mnie trafił. Nie zdążyłem lecnąć Greka. Ale jest lepiej, mimo wszystko. Dobiliśmy. I tu jeszcze specjalna moc. Weźmy sobie jeszcze power. Powiem wam szczerze, nieźle. Zobaczcie, w tej potyczce udało mi się tylko raz dostać. Potem mówili, że lepiej broń ciężka do przejmowania obrony, ale oni nie mieli tarcz. To jest dziwne. 4 sławy zdobyłem. Szukam czegoś wartościowego na ciałach poległych. Co znajdziemy? Jakieś wyposażenie znajdziemy. Ostrze kardynała. No i nie jest źle. Miecz żołnierza, wiadomo, że tylko z ludźmi północy może się ładować. Dobra, bierzemy ostrze kardynała.
10 zł dostaliśmy też, a nie jest źle. W ekwipunku mamy teraz ostrze kardynała. Okej, świetnie. Bardzo mi się to podoba. No to szukamy dalej. Once again we return to the inn, seeking clues to save a life. When we look into memories, so many things are left unsaid and clouded. Why this life? Why this inn? No dobra, no to tutaj na razie jeszcze chcemy się pokręcić po okolicy, bo chcemy dokładnie zobaczyć wszystko, bo wiadomo, że każdy poziom to kolejna noc. No świetnie, gobliny znowu. Wpadam w zasadzkę, odwraca się widzieć kilku czekających goblinów, chichoczących, pokazujących cię palcem. Okej, okay. Nie ma czasu na stanowienie, co zostało skradzione, pędzisz za złodziejskimi draniami. Pokonaj gobliny, zanim zadmą wróg i uciekną. Okej. Okay. A co potrafią gobliny? Z krzaków wyskakuje kilku rozbójników, którzy chronią gobliny. Gildia złodziei! Jeszcze tego brakowało. Nie mogłem w ogóle zmienić ekwipunku. Nic nie mogłem zrobić w ekwipunku, bo sprawdzałem. Po prostu musimy walczyć tak, jak nam przykazano. No dobra, więc wiemy, że chyba gobliny trzeba wykończyć na początku. Mogą uciec z moimi rzeczami. O kurczę, zobaczcie, złodziej, zabrał mi przecież mój miecz. Zawsze będzie miejsce dla kogoś o drobnych dłoniach i dużym sprycie. Gobliny należy pokonać szybko, inaczej możesz stracić jakiś przedmiot już na dobre. Złodzieje atakują częściej, kiedy żyją gobliny. W ten sposób chronią swoje zdobycze. No dobra. Mamy niewiele czasu. Trzeba ubić gobliny. Przede wszystkim ubić gobliny. Ty dziadu. Dobra, odbiłem jego pocisk. Dobra, gdzie ten goblin jest? Tu jest goblin z moim mieczem. Ty dziadu. A masz! Nie ma. Odbiłem, dobra, ale cały czas biję. Muszę odzyskać swój miecz. Mam nadzieję, że go odzyskam teraz. Dobra, idźmy, idźmy. Gdzie jest kolejny goblin? Tu jest goblin. Chodź tu. I bum! Odejdź. Odejdź! Kurczę, następnik gry przecież. Ja pierdzielę. Dobra, zabiłem go. Ajajaj, skupiam się tak bardzo na goblinach, że nie ripostuję, tu zripostowałem. Dawaj, goblin. Giń! Dobra. Udało się. A w ogóle to... Co się z tobą dzieje? Podnoś się. Kurczę! Przecież... No przecież... Jak mi szybko atakują? Odbiłem ich pociski, ale nie odbiłem jednak mimo wszystko. Kurczę! We dwóm się nacisnąłem Y wtedy. Może to jakoś nie wchodzi, albo coś, bo 3 razy mnie zaatakowali. Chyba ani razu nie odbiłem tego pocisku, ale, znaczy uderzenia, ale udało mi się chyba jednak odzyskać skradziony łup. Tak, jeszcze mam 2 punkty sławy, tam jakaś kasa wypadała z tych dziadostw. Odbierasz przedmiot ostrze kardynała nieprzytomnemu goblinowi. Po chwili z głośnym harczeniem goblin odzyskuje przytomność i wymyka się, chichocząc ucieka do lasu. Gobliny uwielbiają kapelusze. Masz przeczucie, że kapelusze mogły stanowić kluczowy czynnik układu pomiędzy nowym goblinem a z gildią złodziei. Pokonawszy zbirów, przeszukujesz ich ciała. Mamy jakieś wyposażenie dzięki temu. Zimowa zguba. Ładowane ripostą. Powal człowieka północy. A nie chcemy tego chyba na razie. Nie chcemy się wyposażać w to. Wolę chyba jednak ostrze kardynała, które może dodatkowo łamać pancerz. Tak? Nie chcę wyposażyć, ale będę miał na sprzedaż w razie czego. O, 5 pożywienia, bardzo dobrze. Możemy udać się w kolejną noc. Dobra, wejdź do gospody. Wchodzę do gospody, odnajduję ojca Galfriego przy jego zwyczajnym stoliku obok kominka, siadasz naprzeciwko niego, kreśli kilka liczb na jednym z wielu zwitków papieru leżących na stole, po czym podnosi wzrok na ciebie. 3 dni, zanim przyjdzie do mnie zabójca i 3 podejrzanych, osobliwe. Masz 3 dni na odnalezienie kłamcy. Pójdziesz z jednym z moich skradobójców, wzbudzisz zaufanie i w ten sposób zdobędziesz informację, jeżeli będzie trzeba zapłać za nie. Idź na robotę z Bordenem, Rowenem czy Grindanem. Zapytaj, dlaczego jego podwładny może chcieć go zabić. Wszyscy pożądamy złota, w końcu właśnie dlatego siedzimy w tym interesie, nie? Jeśli ktoś zapłacił sporą sumkę za moją głowę, niewiele mogę zrobić. Galfrid twierdzi, że wszyscy zabójcy kłamią tak samo. Okej, skłonność do kłamstw. Jeśli wytropisz kłamcę, znajdziesz również zamachowca. To jest kolejna wskazówka. I teraz tak. Wydaje mi się, że to z Bordenem. Bordena trzeba było upić. Więc pójdźmy z tym Bordenem. Borden ma odebrać z portu wraków pewne lampy, które zostały, powiedzmy, odzyskane od właścicieli. Kolejna mapka. Musimy go teraz zlokalizować. You surely have a liking for strange bedfellows.
Here you are helping thieves challenge thieves without a thought for their ultimate victims. No dobra. Gildia. Jest tutaj. Czyli wiemy, że tutaj musimy dostać do tego gościa. Ale wydaje mi się, że jeszcze spróbujemy jedną akcję rozegrać. Zobaczmy, co jest tutaj. Wróć do gospody. Nie. Chcemy ukradzieć jeszcze trochę po okolicy. Zobaczmy, co jest tu. Trzeba patrzeć na swoje... Wieża strażnicza. O! Zbliża się do cesarskiej wieży strażniczej stojącej w miejscu, gdzie podróżującym nie wolno przejeżdżać. Wieża spogląda na ciebie z krańca cesarstwa z dala od stolicy. Stój! Krzyczy jeden z nich, gdy zbliżasz się do wieży. Nikt z północnych ziemi nie może przekraczać granicy i wchodzi do cesarstwa. Zaoferuj im złoto. Spróbuj ukradkiem przejść obok wieży. Udaj się dłuższą drogą. Złoto mi się przyda. Spróbujmy... ukradkiem. Wracasz po kilku godzinach, gdy zapada noc. Patrzysz na okna wieży, lękasz się ataku i przedzierasz się ostrożnie przez zarośla. Kości? Back to the bones. I hope you have learned to be their master. Oczywiście, muszę 12 wyrzucić. Sru! Damy radę. 7. A był kiepski rzut. Spróbuję zatem przerzucić te dwie kości. Tak. Może tu będzie lepiej. Uwaga. 11. Kolbjorn. Dobra. Kolbjorn przyjmuje ofertę, tak. Będę miał go... Dodatkową kość dostaję. Bardzo fajnie. To rzeczywiście pozwala wygrać różne... O, i teraz 6 wyrzuciłem. Czyli Kolbjorn 3 tury nie będzie z nami walczył. Nie będzie go w ogóle... Nie będzie obecny, ale za to udało nam się przedrzeć do wieży strażniczej. Wchodzisz na wieżę, ale nic się nie dzieje. Patrzysz na wschód i zachód. To były 2 punkty sławy. Co? Nic się nie dzieje? Aha! Na tej wieży jestem w stanie sprawdzić, co i gdzie i jak. Okej, okay. Czyli odkrywa na wschodzie i na zachodzie miejsca. Dobrze. Spoglądasz na północ i południe. Kontynuuj swoją podróż. Czyli gdyby wieża była na samym środku, to można by się rozejrzeć. To jest bardzo dobre, jeśli byśmy chcieli tam walczyć w tym cesarstwie, tak? Z cesarzem. Tu mamy kartografa. Do niego pójdziemy na samym końcu. Znowu gobliny? O rany. Jeszcze raz gobliny. No dobra, czyli co, znowu? Ale anarchiści teraz są, tak? Dobrze, anarchiści będą chcieli mnie teraz pokonać. Ostatni pojedynek, moi drodzy, tego odcinka. No dobrze. Ucieczka goblinów w 3 minuty. Oczywiście, że nie ten ruch zrobiłem. Dziab. Jakim cudem ja mam w ogóle... Co mi się w ogóle za broń wzięła? Jakim cudem mam tę broń? To mnie ciekawi. Dlatego, że złodziejaszki mi zabrały broń moją normalną. Może dlatego. Kurczę no, miałeś się... turlać. Bij drania. Dobra. Jeszcze jeden drań jest. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, dobijemy goblina. Goblina mamy bić. Goblina! Dobrze. Dziab. Goblin jeszcze żyje? Już nie. Świetnie. I to one bardziej harczą niż... Przeciwko tym anarchistom nie ma sensu odbijać. Ubiłem go na szczęście, bo oni zazwyczaj po prostu atakują. A to dziwne, że mam podwójny sztylet. Widocznie to jest moja broń, kiedy całą resztę ukradną, tak? Ale na szczęście odzyskałem moje rzeczy od goblinów. Ale cały czas mi się wydaje, że zdobywam jakieś złoto ich bijąc, a cały czas mam 20 golda, nic się nie zmienia. Ostrze kardynału udało się odebrać, 2 punkty sławy, uwielbiają kapelusze. Wow, maksymalne życie o 15 i 20 złota. No to było niezłe. To przyznaję, było niezłe. A zatem, moi drodzy, kartograf. Ujawniona smutna liczbę, przyjmie 10 sztuk złota, no w sumie tak więcej nie mogę, więc przyjmujemy to złoto. Bo mamy w sumie odkrytą całą planszę, 50 złota mamy, spędzasz w jego towarzystwie kilka godzin. Usatysfakcjonowany stwierdza, że nie powiesz mu już nic ciekawego. Ale cały czas nie zdobyłem żetony. Jestem ciekaw, co muszę zrobić, żeby żeton zdobyć. Dobra, moi drodzy. W następnym odcinku dowiemy się, jak będziemy... A, zresztą. Idźmy teraz do tego gościa. I have little love for them. Less still for the criminal guilds that fill the cities these days. Bankers, thieves, assassins, merchants, kings. Each tries to use their power to control those around them.
Podróżujesz wozem do portu wraków i jedziecie w milczeniu, aż w pewnym momencie Borden odwraca się do ciebie i pyta poważnie: co sądzisz o szefie? Powiedz mu, że odczuwasz dumę, że może pracować pod kierownictwem tak wielkiego człowieka. Powiedz mu, że trudno ci rozszyfrować ojca Galfriego. A powiedzmy, że jesteśmy dumni. Borden uśmiecha się, słysząc twoją odpowiedź. Borden ufa ci trochę bardziej. W porcie zbliża się do was pirat z ładunkiem skradzionym z skrzynnych lamp. Borden wręcza mu worek złota, prawdopodobnie za płatę. Niezwykle blady pirat kręci głową. Nie! Wyciąga zardzewiałe wiadro i swój miecz. Chce krwi. Ich krwi. Borden patrzy na ciebie wyczekująco. Czy będziesz protestować? Daj swoją krew. Trzy karty bólu. Odmów. Nie ma akcji. Pirat smutno opuszcza wiadro z krwią, a Borden przekazuje mu pieniądze. Borden ufa ci trochę mniej. Odbieracie skrzynię ze skradzionymi lampami, ładujecie je na wóz, po czym ruszacie w drogę powrotną. Kiedy przybywacie do punktu odbioru towaru, Borden się rozkleja. Przepraszam, że prosiłem cię o krew. Jestem strasznym człowiekiem, prawda? Spróbuj go pocieszyć, powiedz, że rzeczywiście jest strasznym człowiekiem. Pocieszmy go. Aha! I muszę, rozumiem, trafić w to. To ciekawa minigierka, powiem szczerze. Zobaczmy. Bum! Udało się! Jest sukces! Nicely timed. No dobra, Borden ufa ci trochę bardziej. Borden splata dłonie, wygląda tak, jakby chciał odejść. Powinienem już iść. Zapytaj go, co sądzi o ojcu, zapytaj go o ulubioną potrawę. Zapytaj go o rodzinę, zapytaj go o przeszłość. Co sądzi o ojcu Galfrim? Szef zawsze pilnuje, byśmy dostali swoją działkę. Trudno coś lepszego w gildii, w której aż roi się od rzeźmieszków takich jak my. Ulubiona potrawa? Tarta jagodowa albo tarta jabłkowa. Borden zaczyna się pocić, czego przyczyną może być twoje pytanie. Poci się na pytanie o pożywienie. Zapytaj go o rodzinę. Nie wiem, czy powinienem ci o tym mówić. Przekup. No dobra, przekupmy go 5 goldami. Nerdowałby, że pieniądze. Okej. Okay. Pewnie gdybyśmy dali więcej kasy, mielibyśmy łatwiejszy wynik na kościach. Pewnie, nie wiem. Zobaczmy. O, 12 od razu, idealnie, pięknie. Co się dowiemy? Borden nieco się ożywia. Tak, mam piękną żonę. Rzadko ją widuję, ponieważ w mojej pracy dużo podróżuję. Borden twierdzi, że ma piękną żonę. Okej. Okay. Borden splata dłonie, wygląda tak, jakby chciał odejść. Zapytaj go o przeszłość. Nie wiem, czy powinienem ci o tym mówić. Dajmy mu 8 złota. Czy będzie teraz łatwiej? A widzicie, teraz mamy 10, a nie 12 na kościach do wyrzucenia. 11. Świetnie nam idzie. Zobaczmy. Wcześniej byłem farmerem. Borden splata dłonie, wygląda tak, jakby chciał odejść. Powinienem już iść, pożegnać. Wcześniej był farmerem. Okej, 2 punkty sławy. Zastanawiasz się, ile z tego, co mówi Borden, jest kłamstwem. Jestem ciekaw, czy będzie można przeglądać te wskazówki jeszcze kiedyś. W każdym razie, moi drodzy, żeby już nie przeginać tego odcinka bardziej, ja wam dziękuję pięknie za ten odcinek. Jeszcze raz wybaczcie, że chrypię, ale niestety tak jest z moim gardłem teraz. Jak mi się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat naszego kolegi. Jestem ciekaw, czy będzie można przeglądać te nasze wszystkie wskazówki. Na razie mam napisane, że zebrano 9 z 19 wskazówek i nie wiem, na czym będzie polegał finalny wybór, więc tak naprawdę teraz gramy trochę w ciemno. Nie wiemy, na co zwracać uwagę, ale dowiemy się w przyszłości. I dzięki bardzo za ten wspólny odcinek, nasz kolejny z Hand of Fate 2. Wielka piona, trzymajcie się i do następnego. Cześć!